Wieczny życia krąg, co prowadzi nas, ten wspaniały, wieczny życia krąg. Wiesz co, mordo? Panie, bo jakbyś postanowiła dołączyć do wspierających na Patronite Pelera Lindel. Dzięki temu dzieją się niesamowite rzeczy. Moje włosy robią się czerwone albo różowe, zależy jak to patrzy. I ja mogę więcej działać, ciąć, sortować, tworzyć fajne miniatury. Wszystko robić mogę. Dołącz. Bądź jak sobie teraz tu na ekranie, które będą. Tak, właśnie, tak. Dobry. No, nazywam się Jana Karpienko i dzisiaj mam przyjemność poprowadzić rozmowę z Olgą Tokarczuk. Aha. Jesteśmy dzisiaj na kampusie Polska w przyszłości i chciałabym właśnie porozmawiać o tym, tylko nie o słowie przyszłość, a o słowie przeszłość, bo mi się wydaje, że przyszłości, wiadomo, bez przyszłości bez przeszłości nie istnieje. Kim jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Ja pierdolę, nie, kurwa, ja wyczerpałem w ubiegłym tygodniu mój limit pseudointelektualizmu. Ja, mój mózg się skończył. Ja już nie chcę. Ja już nie chcę. Ale na pewno odpowiedź będzie bardzo mądra, więc let's do this shit. W jakim punkcie, kim jesteśmy i co znaczy przeszłość dla tej przyszłości, o której myślimy dzisiaj? Przede wszystkim dziękuję prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu, że wspomniał o tym, co jest pewnie, co porusza nas wszystkich i was, i mnie. Mianowicie o tym, że sytuacja jest trudna, o katastrofie ekologicznej, która się już zaczęła i która trwa i która jest właściwie... Zacznę odpowiedzieć na pytanie od nieodpowiedzenia na pytanie, ponieważ pytanie brzmiało idiotycznie, więc ja po prostu powiem coś zupełnie innego. Nie do zatrzymania. W psychologii jest coś takiego, co się nazywa syndromem Polianny. I dzisiaj chciałabym tym syndromem Polianny trochę pograć. Polianna, bohaterka literacka książek dla dziewczynek, dla młodzieży sprzed no, już prawie 100 lat. To była taka dziewczynka, która nauczyła się w każdej najgorszej sytuacji znaleźć coś pozytywnego. Jakkolwiek to brzmi naiwnie i może niemądrze, to jednak taka postawa pozwalała jej wybrnąć z każdej opresji, poradzić sobie z każdą problematyczną sytuacją i jeszcze zarazić ludzi optymizmem. To był taki optymizm trochę przez łzy, ale jej się udawało. Ten syndrom Polianny stosuje się dzisiaj do takich niepoprawnych optymistów, ale myślę, że właściwie nic innego nam nie zostało dzisiaj, jak spróbować pomyśleć o tym, jak mówisz o przyszłości i przeszłości, jak spróbować posłużyć się właśnie takim nachalnym optymizmem, spróbować znaleźć w tej dramatycznej sytuacji, w której się znaleźliśmy wszyscy, coś pozytywnego. I pierwszą rzeczą, która mi przyszła do głowy, kiedy się zastanawiałam w ogóle, czy można coś jeszcze znaleźć dobrego w tym wszystkim, to jest właśnie to, że pomyślałam o przeszłości, jak mówisz. Wyobraźcie sobie, że przed nami na Ziemi żyło około 66 miliardów ludzi. To wszyscy ludzie, mniej więcej od 300 tysięcy lat, od kiedy się nazywamy Homo sapiens, od kiedy ten gatunek powstał, najpierw w małych grupach, a dzisiaj już populacja Ziemi liczy ponad 8 miliardów, czyli do tego punktu żyło mniej więcej, jak policzyli uczeni, 66 miliardów ludzi. To jest liczba niewyobrażalna, ale każdy z tych ludzi był inny. Nie tylko niewyobrażalna, jest też nieprawdziwa, nie? Szacuje się, że jest ponad 100 miliardów, że żyło ponad 100 miliardów, więc 66 miliardów jest liczbą nieprawdziwą. Niepowtarzalny. I my jesteśmy potomkami tych 66 miliardów lat, już pomijając kwestię, że wszyscy jakoś byliśmy, czy jesteśmy nadal spokrewnieni. I ta ewolucyjna wizja... Wszystko jest kurwa najgorsze, że to jest ten moment, w którym trzeba tym wszystkim prawakom oddać to, że ten Nobel był kurwa pomyłką, nie? Ale nie dlatego, że ona jest antypolska. To nie chodzi o to, że ona jest antypolska. Wizja tych 66 miliardów lat ludzi... pokazuje nam tylko, że jak jesteśmy tutaj dzisiaj w Olsztynie, to jesteśmy wszyscy ich potomkami. Jak jesteśmy dzisiaj wszyscy w Olsztynie, to jesteśmy ich potomkami. Jak jesteśmy, kurwa, w Berlinie, to jesteśmy potomkami kamieni. Czyli jesteśmy potomkami zwycięzców. To są ludzie, którzy przetrwali zlodowacenia, pożary, potopy, którzy poradzili sobie z klęskami głodu. Czyli jesteśmy potomkami zwycięzców. Mamy w genach... Okej, tak? Tak? Naprawdę chcemy tak rozmawiać? Dobrze, porozmawiamy w ten sposób. 66 miliardów? Może być twoje 66 miliardów. 100 miliardów? Bardziej trafna liczba, ale 66 też jest spoko. Wiesz, jaka jest zdecydowanie... Wiesz, jaka jest dominująca cecha tych 66 miliardów ludzi? Większości z nich
że nie mieli kurwa potomstwa. Większość z tych ludzi nigdy się nie rozmnożyła. Większość z tych ludzi umarła przed 20 rokiem życia. Nawet z tych, którzy żyli dłużej, bardzo wielu się po prostu nie rozmnażało. Nie miało dzieci. Szczególnie jeżeli chodzi o mężczyzn. Wielu z nich nie rozmnożyło się. Więc cała ta inspirująca pierdoła jest kompletnie bez sensu, nie? Już byłoby lepiej, gdyby powiedziała, że wszyscy jesteśmy potomkami Chingis Khana, ponieważ on faktycznie, można powiedzieć, że był zwycięzcą i seryjnym mordercą. Skoro gada takie rzeczy, wychodzą prosto z dupy i przechodzą do ust. Mamy w genach zwycięstwo po prostu. I myślę, że ten optymizm, który możemy znaleźć w przeszłości, możemy też zastosować w myśleniu o sobie dzisiaj. I ja głęboko wierzę, że jest mnóstwo takich rzeczy, które wydobędą nas z tych tarapatów i o których możemy porozmawiać. Tarapatów, z tej kabały. Powiedziałaś, Olga, o jakiejś niezliczalnej liczbie ludzi, którzy byli przed nami. Dzisiaj też na sali jest nas ponad 1000 osób. I mimo wszystko nasze światopoglądy, nasze obrazy świata, które nosimy w sobie, z którymi żyjemy, mogą być w jakiś sposób różne, inne. Nie jest to homogeniczna sytuacja. Czy czerpiesz z jakiejś, z tej różnorodności? Czy widzisz w tym też źródło inspiracji dla siebie, dla nas, dla świata? Tak, różnorodność jest ogromnym źródłem nadziei i optymizmu, ponieważ w różnorodności przechowują się różne mechanizmy właśnie przetrwania, innego myślenia, innego podchodzenia do problemów, innych wizji świata, innych ontologii, powiedziałabym. I my dzisiaj żyjemy od jakichś 300 lat w takim... w takiej ontologii, którą antropologowie nazywają naturalizmem. Mamy bardzo podobną wizję świata. Znaczy jesteśmy my, nasze ja, jest jakiś, to jest podmiot, który ogląda ten świat. Ten świat jest obiektywny, istnieje na zewnątrz, można nim manipulować. To jest świat, w którym podporządkowaliśmy sobie przyrodę i traktujemy ją w szczególny sposób, jako zasób, jako swego rodzaju bogactwo, z którego możemy bezkarnie korzystać, wykorzystywać. Ale też w historii człowieka... Podporządkowaliśmy sobie przyrodę, tak? Jesteś przyroda jest nam podporządkowana. Myślę, że kurwa ludzie na Maui mogliby mieć opinię rozbieżną. Myślę, że wszyscy zwycięzcy, którzy przeżyli na przykład, nie wiem, wielką powódź w Pakistanie w ubiegłym roku, mogą się nie zgadzać z tym kontrolowaniem przyrody. Ludzie posługiwali się innymi sposobami myślenia, mieli inne światopoglądy i to, co mnie fascynuje, wiem, że ciebie też, to jeżeli spojrzymy w przeszłość człowieka, to zobaczymy, że na przykład duża część ludzkości w przeszłości, ale też niektórzy i teraz, myślą w zupełnie inny sposób. Myślą na przykład o przyrodzie jako czymś, czego jesteśmy częścią albo czego przyroda jest naszą częścią, bez tego podziału na ja i reszta świata. Są ludzie, którzy wierzą, że w innych istotach nieludzkich jest jakiś zalążek czegoś podobnego do psychiki albo duszy, jak niektórzy mówią. W każdym razie kładą nacisk na swego rodzaju ciągłość człowieka i jego otoczenia, i jego środowiska. W związku z tym nie można człowieka traktować, jakby był oderwany zupełnie od tego. Dzisiaj jesteśmy tego świadkami. Każda próba oderwania wraca do nas rykoszetem jako katastrofa ekologiczna. Są też inne... Bochenek, to jest chyba twój najlepszy tekst do tej pory, nie? Jakby boska cząstko przeloguj. Ja kurwa wylewu dostanę, jak będę dalej tego słuchał. Autentycznie zacznę krwawić z oczodołów, nie? Po prostu to jest tak niesamowity bełkot, że ja potrzebuję, żeby zapełnili ten... To jest praca w ciężkich warunkach. Wiecie, co jest najgorsze w tym? Jakby najgorsze w tym, co ona produkuje, jest to, że ci ludzie musieli tam siedzieć, tego słuchać, nie? I ja zakładam, że była tam pewna grupa fanów Paulo Coelho, którzy mówili, o, bardzo mądre, ale inni po prostu musieli tam siedzieć, nie? Man's conquest of nature, if the dreams of some scientific planners are realized, means the rule of a few hundreds of men over billions upon billions of men. There neither is nor can be any simple increase of power on men's side. Each new power won by men is a power over men as well. Surprisingly based C.S. Lewis. Piękne. Bardzo ładne, Pawlit. Wydaje wam się, że większość tam z zapartym tkiem słucha, tylko ci, którzy nie rozumieli, co ona mówi, nie? Inne światopoglądy. Ludzie na przykład uważają, że pokrewieństwo, takie fizyczne pokrewieństwo nie jest najistotniejszą rzeczą, która wiąże ludzi. Totemiści wierzą, że ludzie są, jakby budują grupy, czy mają poczucie wspólnoty z ludźmi, czy istotami. Kurwa, wiecie co? Ja muszę powiedzieć tak, nie? Po pierwsze, a po drugie, to jest ten jeden moment, kiedy potrzebujemy stanowski mena, żeby stanowski men wpierdolił się przez sufit i z siłą Homelandera posprzątał ten bałagan. Bo jak on się śmiał z tych, kurwa, wiecie, kryształowych cioć,
które na pełnej kryształowej mocy odpierdalały swój kryształizm, to mógłby się, to naprawdę mógłby się pośmiać z tego, co ona tutaj produkuje, bo to jest kurwa rakotwórcze, nie? A niektórzy mają podobne, magiczne, jakieś metafizyczne pochodzenie, w związku z tym odnoszą się z szacunkiem do tych swoich bliskich. Są ludzie też, są kultury. Ona zaraz każe tym ludziom, kurwa, naprawdę pić wodę utlenioną i obwieszać się kryształami. Powiedzmy sobie to szczerze, wszyscy się poniekąd spodziewamy, że polska manifestacja cultural appropriation nawet z Noblem jest dalej problemem. Autentycznie czekam, aż ona żyły wodne zacznie, kurwa, wykrywać na tym kampusie, nie? Kultury wielkie, które polegają na tropieniu pewnych podobieństw, związków między różnymi bytami, ożywionymi i nieożywionymi. Widzą w tym jakąś sieć współzależności, którą można jakoś odkryć i Wieczny życia krąg, co prowadzi nas. Ten wspaniały, wieczny życia krąg. Mądrością żyć i leczyć się, rozwijać i budować świat. Więc przeszłość o tyle jest jakby zasobem bogactwa dla nas, że moglibyśmy spojrzeć z uwagą, z pewną czułością, spojrzeć w tę przeszłość i uczyć się od tych 66 miliardów ludzi, którzy żyli przed nami. Jak przetrwać? Jak sobie poradzić? Jak znaleźć rozwiązania, jak pomyśleć nietypowo, jak pomyśleć w taki sposób... Teraz na scenę wchodzi Karolak za łaską. Nie, ona wyciąga Karolaka z tych, z dreadów. On się tam krył od początku, ona go wyciąga, żaby już przyklejone do Karolaka. Jak mówi, pełna faza! Który jest nonkonformistyczny, który jest zupełnie inny, ekscentryczny od tego... Faktycznie widzę bardzo oświecone twarze. Widzę mądrość spływająca na tę młodzież. Który znamy. Więc w tym sensie wydaje mi się, że jeżeli bym miała dzisiaj, gdybyście mnie zapytali, gdzie na to zwracać uwagę, gdzie lokować swoje zainteresowanie, to powiedziałabym w antropologii, w nauce o człowieku i jego kulturach, wielu kulturach, które były przed nami i tych kulturach, które są nam też współcześnie jakby równoległe w czasie, ale nie są naszą kulturą. Wydaje mi się, że ten naturalistyczny system, który oddzielił nas od natury, po prostu okazał się katastrofalny. A można w tych światopoglądach, o których mówisz, znaleźć bardzo konkretne źródło. Czemu to się skończy? Co tu się stało? Czemu oni to wyciszyli? Co to jest za kurwa profesjonalny mon... Z punktu widzenia gospodarki. No to jest za... O nie! Oni robią większe błędy niż ja na streamie, nie? Gospodarki ekonomii, wykorzystujemy ją, prawda? Nie znamy w tym umiaru. Mhm. A jak ta antropologia, o której mówisz, jak ona może konkretnie nam pomóc? Co może zmienić? Jak inaczej może nam pokazać tą naturę? Dlaczego człowiek zawsze od niej tak się oddala, oddziela się? To jest bardzo ciekawe pytanie i... Jak się poszpera w internecie, to można znaleźć co najmniej 60, jak sprawdzałam, definicji, czym jest natura właściwie. Różne punkty widzenia, które próbują opisać naturę jako środek... Autentycznie załącza mi się tego. Załącza mi się tutaj Abigail Thorne, która zawsze w swoich materiałach właśnie robi to, co ona tutaj, tylko Abigail robi to, kurwa, żartem, nie? Znaczy, ona mówi coś i o, Oxford Dictionary definiuje X jako i wiecie, robi blblblblblblbl i zawsze kręci bekę z tego, nie? Na zasadzie podaje jakąś taką kompletnie z czapy definicję albo jakiś insercik śmiechowy. Nie, tutaj to wszystko jest na poważnie, nie? Tu cała ta rozmowa, całe to jest coś, to jest naprawdę. Ktoś pomyślał, ta pani nas poprowadzi ku lepszej przyszłościości. Środowisko jako to, co nas otacza i czego jesteśmy częścią. Ciekawe jest, że w takiej najnowszej historii człowieka człowiek był zawsze stawiany przeciwko naturze. Jak się przyjrzymy mitom starym, to na przykład droga bohatera polegała na tym, że musiał zwalczyć naturę, że musiał stanąć z nią do walki, zabić jakieś zwierzę, pokonać jakiegoś smoka, podporządkować sobie jakiś system ekologiczny. Te stare mity dają bardzo nam dużo wiedzy o świecie i o tym, że drogą bohatera do tej pory było podbijanie świata, stawanie, traktowanie natury jako coś brudnego, nieczystego, chaotycznego. Jestem, kurwa, absolutnie nie zaskoczony, że ona się, kurwa, Campbellem jara, nie?
Tak, droga bohatera jest totalnie prawdziwą rzeczą, która totalnie zawsze działa, zawsze działa. Wcale nie jest tak, że idea drogi bohatera po pierwsze jest nietrafiona z bazy, bo między różnymi kulturami zachodzą na dość wyraźne różnice w sposobie opowiadania historii i okazuje się, że nie. Campbell rozumiał tylko mały wycinek. Wszystko jest super. Nie łapiesz to, czego ona idzie? Ona też nie łapie. To wszystko jest free-flowing, nie? Jakbyś kazała jej powtórzyć to, co ona teraz powiedziała, to by powiedziała coś zupełnie innego. Co domaga się uporządkowania. Natura bardzo często była, często i jest postrzegana jako swego rodzaju stajnia augiasza, którą trzeba podporządkować. No a dzisiaj doszedł ten kapitalistyczny sposób patrzenia na naturę jako darmowego zasobu. Jak sobie przypomnicie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, kiedy odkryto ropę naftową, no to traktowano tę ropę naftową jako własność tego pierwszego, który przybędzie tam i wykopie sobie tą studnię i zacznie tę ropę eksploatować. Potem zaczęto tym handlować, sprzedawać zasoby naturalne ziemi. Dzisiaj ogromnym problemem jest woda. Są ogromne korporacje, które sprywatyzowały, ukradły naturalne źródła wody, butelkują ją i sprzedają mieszkańcom, którzy tam mieszkają, którzy nie mają dostęp do tych źródeł. I to traktowanie natury jako zasobu jest coraz bardziej agresywne i właściwie możemy się spodziewać, że całkiem niedługo, jeżeli sytuacja klimatyczna będzie taka, jak będzie, można sobie wyobrazić, że się będzie sprzedawać bezpieczne sfery klimatyczne na Ziemi, że się zacznie handlować czystym powietrzem. Oczywiście woda zostanie sprywatyzowana i zagarnięta, ukradziona jako pierwsza. Słabsi w tym wyścigu nie mają szans. Ci najsłabsi, jakimi są zwierzęta, już się zaczęło wielkie wymieranie, więc one są pierwszymi ofiarami takiego sposobu traktowania natury. Tak jest. To jest całość? No to super. Tam powiedziała, zaczęło się wielkie wymieranie. Trzeba być optymistycznym, ale wielkie wymieranie. Dwie skończoności ukradła Inda Krowa i Jasiek. Pojedynczej skończoności Flavius, Elejwu, Zetka i Janek oraz kto panu tak skasztanił? Osoby dające pizzę na polski, Ranafek, Krzysztof Kraliński, Dawid Krzyżniowski, XLS, Szefa oraz Ewa Sadowska. Dawcy kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski, Patrycja Zwardoń, Gruby Mefisto, Piotr Strzemieczny, Bartomiej, Rutka Dedoger, Fos, Wiktor Rokowski, Łukasz Pochalski, Pramanarki, Adam Zjedoczyk, Chrysku, Marok W, Rewo, Behanor, Cilius, Samrion, Jakub Jack, Hypatia oraz Emil. Dawczynie kawy, Kropser, Jaros Lublina, Borsuk Cukrowy, George Soros, Zrobin, Adam, Heinrich, Miku39, XS, Jaka Rentifo oraz Proton Nowy i wreszcie osoby dające herbatę, Arkadiusz Gumiński, Pączak do Bosla, Kardar, Paweł Pawlikanty, Brislen, Inżynier Pilny, Batymester 3000, Miko Mąkowski, Humbert Madrudzi, Kokaczka, Maciej Dzieński, Czykoły, Smoki, Dora, Klusek, Adrian Rubel, Chmisiek, Darun, Nat, Dampl, Kyśnik, Klodin oraz Miriachia. Stay amazing. Stay amazing. Czuj się dobrze, uśmiechaj się do ludzi, przytulaj wszystkich i pop, 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 pop. Zawsze masz ochotę wrzucić donate albo suba podczas tego? To zrób. Zostań wspierającym na Patronite albo popchnij ten mały tutaj wskaźnik. Tak. Do a thing.